Witajcie. Dziś trochę nietypowo, bo kartką z kalendarza. Dokładnie 235 lat temu na kontynencie Ameryki Północnej Zgromadzenie Generalne Virginii wprowadziło statut ustanawiający wolność religijną w tym stanie, co stało się podstawą przyszłej pierwszej poprawki do amerykańskiej konstytucji, nadającej wolność religijną w całym państwie. Amerykańscy ojcowie założyciele wiedzieli już ponad dwa stulecia temu, jak istotne jest dla demokracji oddzielenie państwa od religii, kościołów i kultów. Każda osoba prywatnie ma prawo wierzyć w co chce i państwu nic do tego. Równocześnie żadna religia, kościół czy kult nie mogą w porządku demokratycznym prowadzić instytucji państwa na sznurku. Jakie są skutki takiego prowadzenia na sznurku, widzimy w Polsce od wielu, wielu lat. W ostatnich latach szczególnie wyraźnie. Procesy sądowe z artykułu dotyczącego obrazy uczuć religijnych, którą ma być pokazanie Maryi w tęczowej aureoli, są najświeższymi przykładami z ostatnich dni. Ale i Ameryka pod rządami Trumpa mocno dowartościowała fundamentalistów religijnych. Nie ma się co oszukiwać. Wykorzystywanie religii do celów politycznych to cecha charakterystyczna tych, którzy są przeciwko demokracji. Niezależnie od ich koloru politycznego, niezależnie od tego, o jakiej religii mówimy. Ci, którzy są przeciw demokracji, chcą rządu dusz. I już. I dlatego dążą do niszczenia pluralizmu poglądów, mediów, opinii i przekonań. Świeckie państwo, państwo, w którym istnieje rozdział religii i kościołów od instytucji publicznych, to jedna z ważniejszych gwarancji państwa prawa. Nie zapominajmy o tym. Ja o taki rozdział będę walczył zawsze. Pozdrawiam Was serdecznie.